Ile prywatności byłbyś w stanie poświęcić? Swoje imię, nazwisko? Swoje datę urodzenia i miejsce zamieszkania? Swój numer karty kredytowej? Swój obiad wczorajszy? Rzeczy, które kupiłeś? Rzeczy, które w tym momencie robisz? Swoje myśli? Ostatnio właśnie przyszedł mi do głowy taki temat. Prywatność, coś, co dzisiaj wydaje się być i ważną rzeczą. Cały czas słyszymy przecież o tym, że prywatność, chroń swoją prywatność, wchodzicie na Facebooka, wszystko, prawda, musi być tam ustawione dobrze, można sobie ustawić ustawienia prywatności, a wszystko gdzieś tam jest dostępne. A z drugiej strony mam wrażenie, że żyjemy w czasach, w których prywatność jest totalnie na sprzedaż, to znaczy inaczej, może jeszcze nigdy wcześniej nie była tak bardzo rozmytą definicją jak w dzisiejszych czasach. Okay, zróbmy sobie prosty eksperyment. Przywołajcie sobie w myśli swojego pradziadka, prababcie, jeżeli znaliście, lub chociażby dziadka i babcie. I powiedzcie im, że w tym momencie mieliby opowiadać ludziom, postronnym ludziom dookoła, bo nie mówimy tu tylko o naszych znajomych, mówimy też o postronnych ludziach, którzy przecież są na chociażby Facebooku, o tym, co jedli dzisiejszego dnia, czy na przykład co robią w danym momencie, gdzie są, z kim są, co mają zamiar zrobić, co myślą o kimś, czy na przykład, żeby pokazali goły tyłek. Bo i takie rzeczy przecież się zdarzają. Nawet niekoniecznie goły, niech on będzie w jakimś tam bikini. Myślę, że pokręciliby bardzo głowami, stwierdzili, że jesteście chorzy, wynaturzeni i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie ich pojęcie prywatności było zupełnie inne niż nasze pojęcie prywatności dzisiaj. Albo może inaczej. Ich zdolność do dzielenia się prywatnymi rzeczami była o wiele bardziej zamknięta niż nasza zdolność do dzielenia się prywatnymi rzeczami. I tutaj jakby bardzo duży wpływ na to miał właśnie internet, a przede wszystkim zdaje się internet 2.0, kiedy już twórcy się zaczęli pojawiać, czyli blogi różnego rodzaju, kiedy możliwe były te komentarze, no i potem zdaje się 3.0, nie wiem, być może mylę te już kolejne liczby, być może to jest 4.0. W każdym razie ten kolejny internet social mediów, kiedy już ta interakcja była po prostu szerokopasmowa w obydwie strony i tak naprawdę zatarł się nam ten schemat taki, który był chociażby w telewizji, że telewizja nam nadaje, my jesteśmy tylko odbiorcami. Nie, no już teraz każdy jest tak naprawdę twórcą. No i właśnie tu jest też chyba pewien problem, bo co tworzyć? Codziennie musimy tworzyć, codziennie tworzymy kolejne treści, a tak się nie da, no nie da się, prawda, non-stop robić wielkich dzieł, prawda? Całym dniem, dzień po dniu robić wielkich dzieł, więc musimy tworzyć inne rzeczy, a właściwie pokazywać inne rzeczy i pokazujemy tu właśnie swoją prywatność, bo to jest jakby nie patrzeć najprostsze. Szybkie zdjęcie naszego obiadu, szybkie zdjęcie zwierząt domowych, czy dzieci, czy współmałżonka, czy rodzeństwa. Szybki filmik z wypadu gdzieś tam, chwalimy się, lubimy, kiedy jesteśmy lajkowani, bo to podbudowuje nasze ego i jakby nie ma w tym nic złego, no tak działa ludzki umysł i tak możliwości otrzymaliśmy, więc korzystamy z tego, natomiast ta granica właśnie naszej prywatności, mam wrażenie, cały czas się obniża i coraz więcej rzeczy akceptujemy, coraz więcej rzeczy podawanych do opinii publicznej po prostu akceptujemy. Chociażby takie urządzenie jak smartfon. Zostawiamy w nim naprawdę dużo prywatności, naprawdę dużo rzeczy, które wydają nam się jeszcze tutaj ukryte i pod naszą kontrolą, ale tak nie jest. Na Facebooku zostawiamy mnóstwo naszych danych, już nie mówię nawet o tych ukrytych danych, do których dostęp ma tylko administracja prawdopodobnie i Bóg wie kto jeszcze, natomiast zostawiamy dużo danych takich otwartych, gdzie każdy może sobie to przejrzeć i dojść do różnych wniosków. Zostawiamy w telefonie też w innych aplikacjach mnóstwo różnych informacji o sobie, no i teraz wyobraźcie sobie, że ktoś nam ten telefon kradnie, zanim to wszystko
zablokujemy, to będzie wiedział o nas naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Zresztą służby specjalne mają złote czasy. Kiedyś taki agent operacyjny musiał zbierać przez długi czas dane na temat danej osoby, następnie analityk musiał to ze sobą jakoś wiązać, tworzono profil psychologiczny takiej osoby. Dzisiaj odbywa się to praktycznie automatycznie, dzisiaj sami dostarczamy tych danych. Dzisiaj nie trzeba nas śledzić, dzisiaj nie trzeba dużych pieniędzy, żeby wyciągnąć jakieś informacje o człowieku. Dzisiaj to wszystko sami zapewniamy, pozostaje tylko użycie odpowiednich algorytmów nawet. Już nawet ludzi nie potrzeba do tego, żeby to wszystko ogarnąć do kupy. Mogą to zrobić najzwyczajniej w świecie komputery. I na przykład taki właśnie algorytm opracował jeden z polskich naukowców. Algorytm ten sprawdza rzeczy polubione na Facebooku i na podstawie tego buduje nasz profil psychologiczny i też profil na przykład zakupowy. Dzięki temu takie firmy mogą sobie później na przykład na podstawie danych z Facebooka chociażby sprawdzić, jakie produkty mogą nam oferować. I z jednej strony jest to ciekawe i fajne. Tutaj nie odżegnywałbym od czci i wiary od razu tego wszystkiego, bo ja na przykład osobiście cieszę się, że już od długiego czasu nie widziałem reklamy, która by mnie nie zainteresowała. To znaczy jakieś denerwujące mi reklamy. Rzadko się to zdarza, to są raczej jakieś ciekawostki dla mnie, jakiś nowy sprzęt, na przykład audio, wideo, gdzie mogę sobie to chociażby nawet jeśli nie kupić, to pooglądać i gdzieś tam może w przyszłości się zdecydować. No ale z drugiej strony pozostaje to pytanie, na ile oddamy swoją własną wolność dla wygody i bezpieczeństwa? To jest pytanie kluczowe w tym momencie. Dopóki jakby jest to używane tylko i wyłącznie do tworzenia reklam, do tak naprawdę sprzedawania nam i wpychania nam różnego rodzaju często nawet niepotrzebnych rzeczy, no to może nawet i okej. Żyje się przyjemnie. Jest to cena, którą przynajmniej ja jestem w stanie zapłacić. Ale trzeba mieć też na uwadze to, że w tym 1%, a może nawet i nie procencie, tylko promilu przypadków może to posłużyć do tego, żeby życie nam zniszczyć. Żeby przejąć naszą tożsamość, cokolwiek. No i to też trzeba gdzieś tam mieć na uwadze. No i właśnie to jest kolejny problem, że my te dane, pamiętajcie, zostawiamy nie w rękach państwa, które przed nami w jakiś tam sposób przynajmniej teoretycznie odpowiada, tylko prywatnych firm. Ja pamiętam swego czasu taką historię, nie wiem na ile jest prawdziwa, od razu zaznaczam, nie byłem w stanie tego zweryfikować, ale podobno Mark Zuckerberg w pewnym momencie powiedział, że jego użytkownicy jego portalu to idioci, bo ufają mu po prostu, zostawiając te wszystkie dane. Oczywiście nie chodziło tu w tej wypowiedzi o to, że on coś z tymi danymi chce zrobić niecnego, tylko że po prostu ludzie nieznajomej osobie powierzają tak ważne dane. I tu się z nim zgodzę, że to tak troszkę wygląda. No, coraz więcej o nas te wszystkie serwisy chociażby wiedzą. Kolejna rzecz, dane biometryczne. Wygoda. Sam używam telefonu z czytnikiem linii papilarnych. No i teraz jakaś firma chińska w tym przypadku, zdaje się, ma moje linie papilarne, tak? Prawdopodobnie gdzieś zapisane. Nie wiem, bo oczywiście nie przeczytałem licencji użytkownika, która gdzieś tam była i zawierała ileś tych stron, co też jest nagminne niestety. I gdzieś te dane są przechowywane. Coś, czego akurat ja nie robię i nie mam, bo jakoś mnie to nie przekonuje, ale niektórzy mają też kolejną daną biometryczną zapisaną w telefonie, a właściwie swoją twarz. Jest ta możliwość w telefonach odblokowywania telefonu twarzą. No nie wiem, nie chciałbym czegoś takiego robić, bo jakby ktoś chciał dostać do mojego telefonu, to wystarczyłoby, żeby mi wyrwał ten telefon i przystawił do twarzy. No, tu niby też może mi palec gdzieś tam wcisnąć. Może to też w sumie faktycznie nie jest najlepszy i najzdrowszy pomysł, żeby liniami papilarnymi go odblokowywać. No ale takie możliwości są i ludzie z tego korzystają. To są kolejne takie warstwy prywatności, z których się obdzieramy. I zastanawiam się tak naprawdę nad jedną rzeczą. Czy jest granica? Czy jest granica, przy której powiemy dosyć? I jest to nieprzekraczalna granica, której po prostu przekroczyć się nie da. Ale nie z technologicznego punktu widzenia, tylko takiego wewnętrznego, ludzkiego. Granica, przy której powiemy nie. No i słuchajcie, powstają już różnego rodzaju technologie, które mają czytać w myślach. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, ale taka jest prawda. To są początkowo jakieś technologie, które odczytują stany nasze i tak dalej, sprawdzają działanie mózgu, ale no w przyszłości prawdopodobnie uda się stworzyć maszyny, które będą w stanie te myśli nasze odczytywać.
No i właśnie, czy my będziemy te myśli udostępniać, czy zgodzimy się na to, czy będzie to coś normalnego, tak jak dzisiaj udostępniamy nasze zdjęcia z toalety, bo i takie rzeczy ludzie robią, z łóżka, mówię tu oczywiście na przykład o porannych zdjęciach, jak wstajemy, czy też wieczornych, z takich intymnych, jakby nie patrzeć jeszcze kiedyś do niedawna, rzeczy jak rodzinny obiad, czy rodzinne jakieś właśnie imprezy. No to się dzieje, to udostępniamy, ta granica jakby pękła, tej granicy nie ma. To jest już w sferze wręcz, tak bym powiedział, publicznej. Za te lajki, za tą akceptację ze strony właśnie otoczenia dzielimy się, że tak powiem, tymi wszystkimi naszymi informacjami. Czy tak samo będzie z myślami? No dla nas wydaje się to pewnie w tym momencie zupełnie absurdalne. Nie, to jest niemożliwe, to jest taki już ostatni bastion, którego przekroczyć się nie da. Więc na pewno tak nie będzie. No ale ja myślę, że gdybyśmy, i wracając tutaj do początku naszego odcinka i mojego wywodu, powiedzieli naszym dziadkom, że ludzie będą robili takie rzeczy, które dzisiaj robią na Facebooku, na Instagramie, na TikToku czy innych tego typu różnych platformach, to powiedzieliby dokładnie to samo. Nie, to niemożliwe, nikt tak nie będzie robił, przecież nikt świadomie sam z siebie nie będzie po prostu w ten sposób postępował. No i właśnie pytanie, czy nasi wnukowie, może prawnukowie, może praprawnukowie, pytanie, kiedy taka technologia się pojawi, będą mieli taką możliwość, będą to robić. No i pytanie wtedy, co z prywatnością, czy ona w ogóle zniknie, stanie się archaizmem, czy już czasami nie stała się w pewnym sensie archaizmem? I jak będzie wyglądało takie społeczeństwo przyszłości, w którym prywatność nie istnieje? Jest tylko jakiś kolektyw właściwie, można powiedzieć, ale jednak złożony z indywidualności. I to jest bardzo ciekawe, dlatego też zachęcam Was serdecznie do dyskusji w komentarzach. Sam jestem ciekawy Waszej opinii na ten temat, bo mi myśli biegają, no i bardzo, bardzo, że tak powiem, różne wizje przyszłości do mojej mózgownicy przychodzą. Także piszcie koniecznie, piszcie też, jakie kolejne tematy chcielibyście, żebym poruszył. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.